zasadzie i tak możemy w stronę bardziej respa do nich jechać jak na razie. Moim zdaniem. Teoretycznie... O kurna mać! Jo pierdziele, widziałem lecący ten pocisk, ale gnoja ja nie widzę. Ja też widziałem. Skąd? Gdzieś stamtąd. Zdarzyłem się. Aha, dobra, centralnie przede mną. Wow. Nie, to nie był tygrys, to był teciak i japoniec. Jaki teciak? Jaki teciak? Wow. A to siko. Nie ma teciaka. Jaki teciak? Pomylić tygrysa z teciakiem. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie symulację w oddziale z 4 osobami i będziemy jeździć tygrysami. 1E, a zarazem 1H. I tak szybko powiemy sobie o tych dwóch tygrysach. One technicznie między sobą różnią się szczegółami. Najbardziej ważny szczegół to jest to, że wersja E ma pocisk podkalibrowy, H podkalibrowego nie ma, w H mamy większy garnek, w E ten garnek jest bardziej spłaszczony. Mamy jeszcze w H słabszy silnik niż w wersji E. Tak samo liczy się to do obrotu wieży, ale to kilka stopni. Ale najważniejsza zmiana, która bardzo często jest ważna między wersją H a E, to są granaty dymne wystające mniej więcej na rogach kadłuba, z przodu i z tyłu, chociaż z tyłu są mniej takie, powiedzmy to, ważne. Najbardziej chodzi o ten przód. W wersji E granaty dymne mamy już ze środka i często to sprawia, że po prostu jak obracamy wieżę i mamy ustawione działo nisko, no to najpierw działo musi się podnieść, żeby nad tym granatem przeszło. A tak to w pojeździe mamy potężny pancerz czołowy 102 mm. Wieża ma nie 100, a tak powiedzmy od 120 do 140 powiedzmy milimetrów. W niektórych miejscach to sięga nawet 200, to 90, ale tu jeszcze mamy część wieży, więc ten pancerz tak naprawdę jest całkiem potężny. Boczny pancerz wieży, kadłuba to jest 80, na wysokości gościnic 62 i w obu tygrysach jest taki sam. No i jeszcze tutaj mamy dołożony na przekładni 30 mm, a zarazem karabin maszynowy i wizjer kierowcy w obu tygrysach jest bardzo potężny i od tych miejsc nawet 122 potrafi się odbijać. W obu tygrysach mamy działo 88 mm i jedynie w wersji E mamy pocisk podkalibrowy, a tak to reszta pocisków jest taka sama, mamy PZGR-39 i PZGR-y. Ja dopiero później zacząłem stosować PZGR-y i jednak warto było zamienić sobie na te pociski. Pociski kumulacyjne, mało efektowne, chyba że na coś lekko opancerzonego i pociski odłamkowe, no i właśnie ta wyrzutnia granatów dymnych jeszcze, o której mówiłem. No ale dobra, przejdźmy na to pole bitwy, zobaczmy jak pluton tygrysów sobie na symulacji poradzi. Na górze mapy się respię, czekam tu na was. Widzę dwóch, na mapie jest jeden tygrys, nie wiem czy ktoś jeszcze się zrespił. Tu się respię, na C, tak? Jadę. Już jest. Celownik. Co? Myślę. O matko, za mały. Ciebie to tak łatwo rozpoznać, wystarczy popatrzeć na ciebie taki orzełek. Sraj taśma. Sraj taśma też, ale taki orzeł i takie patrzysz, aha, polski tygrys. Czekaj, to ty jesteś tym z krzyżami? Dobra, T4-1 panowie. U mnie każdy niebieski czołg musi mieć krzyż, on wtedy wygląda groźniej. Gdzie jest Perez? Przed wami. To gdzie jesteś, lotnik? Za nami. Naprawdę? Nie jestem. Gdzie ty jesteś? Dobrze. No, strzelam do ciebie. To gdzie jest Phantom? Przed nami. Przed tobą. Tam daleko. A! Dobra. Wywali na prostu. To Panzer IV. Panzer... Tylko pamiętajcie, nie spalcie przekładni. Bo będzie zemsta przekładni. Tak. O kurde. Wykrakałeś. Tygrysy, zemsta przekładni. Musimy zająć strefę C. Tylko powoli, nie wiemy ilu ich jest. Nie wiemy, czy ktoś na lewo nie pojechał. Robił, nie wiem dlaczego. Znaczy ja dałem za mną. Gadzik. Jest, widzę go. Open fire! Poszedł. Pancerz z lewej! No ta widzę. Te 3-4. 8 piona tam chyba stoi. Aha. Rykoszet od wieży. Fire! Co? Zniszczony. Co się on mi się w ten kąt przebił, jak? Co? Dosłownie, okay. Sam róg mi się tu przebił. Przed nami. Kurde, we was kierowcy. No kurde, tego widzisz. Wieża nie przebita, co jest? Jak nie zginął? Halo, dostał w tył wieży. Ja mu trafiłem normalnie w przód wieży, tam gdzie 90
metrów, co? Tu w ogóle był teciak. No właśnie, tu był teciak, go rozwaliłem wam. Aha, ja myślałem, że... Nieważne. Ale wkurzył mnie ten teciak. W tym miejscu jestem. Nie wiem, ogółem teciaki mają czasem broken wieże. Ja pamiętam, jak nieraz panterą strzelam po prostu w środek wieży, tam gdzie jest 90 mm. No nie, tak. Ja mam wrażenie, że ten D5T ma, jak po aktualizacji modelu stał się odporniejszy, zbyt odporny, bo ja z 75 niemieckiej nie mogę go łatwo niszczyć już. Nie wiem, trudno. Lotnik, podgłoś się, by ci ciszej słychać. Mikrofon miał po prostu odklony, sorry. Na bok troszkę bardziej. Kto przejeżdża? Chiri, okej. Okay. Czyli zaraz musimy... Jezus Maria, ale to głośne było! Chować się tym tygrysami, chować się! Jezus Maria! Ej. Ale to było mocne! Ale jakie to było bez sensu! Pisał, że wybuchła amunicja, tymczasem załoga zdechła. Bo to on strzelił ci z sapa. Trafił mi centralnie w dach. On trafił ci z sapa, te pociski są magiczne albo popsute. Raz tak robią. Tam jest, widzę go wieżę. Mierzę odległość, on jest na tamtym domku. Na 91 jest taki domek, on tam stoi. 800 metrów tam jest. Ja zasmokowałem teraz. Bo wyjeżdżałem na górę. Widzę go z lewej strony. Kurde, teraz to ja nic nie widzę. 800 metrów jest. Nie smokuj się ktoś tutaj, Perez, bo ja nie widzę później. Kuźwa, on się schował. Nie, on się znajduje w tym miejscu. A, to już po tej. On jest za tą górką dosłownie. Okej, dobra. Więc... Mam wyjechać na przynętę? Nie, wszyscy pojedziemy, spróbujemy zmusić go. Szkoda, że 80... Nie, nie zmusić. Zaatakujemy i podjedziemy z trzech kierunków. Środka, z lewej i z prawej. Nie jest w stanie się skoncentrować na tylu pojazdach, bo SU w ogóle nie obraca się. To jest wielka krowa. Dobra. Więc z gazem w dół dajecie. On nie ma też depresji, więc on musi stać na płaskim terenie. Dobra, spoko. I nie celujcie w jarzmo, celujcie w inne elementy. Pod lufą. Dobra, najlepiej, pod lufą. Co on ma? Dobra. 60 pancerza z przodu. Teciak tam jedzie. Gdzie? Tam. My jesteśmy w tym miejscu wszyscy. Spoko. O kurde, cepcie mi. Zaraz tam wrócimy. No, teciak 85. Coś leci na mnie? Zero nasze tu lata. Widzę go, stoi do mnie bokiem. Wiesz co robić. Pięknie. Fajerwerki, mówiłem, nie da rady na trzy cele jednocześnie. Czyli teraz musimy wrócić na C. Coś mi w dupę strzela. No, ten teciak. Gdzie mniej więcej? Tam w lesie, gdzie... No, tam. Właśnie widzę. Widzę. Na górce. Agoni! Serio? Co? On do mnie strzelił! On do mnie strzelił! Wszyscy tu są? Chyba wszyscy. Jesteśmy jedynymi tygrysami. Zaznaczam, mam tego. Mam 18. Mamy 18, że nie jak coś posłucham. Zabij to! Zabij go, tak! Właśnie coś tak wtedy, że typa zdejmę, jak go zobaczę. Zabij to, nim złoży jaja. Pytanie, czy ma amerykańską flagę na półczołku? What was that? Tu już jest. To nie, to chyba ja... Helka? Nie, to jest komet! Jak on już tutaj podjechał? Komet jest wolny. Nie dałby rady aż tak komet. Szybko. Normalnie komet. Przebiłem go. Dobra, ja wierzę na tę górkę. Kurwa, ale się. APC-rum. Widzę go. Też dymy? Dymy się już. Serio, za wysoko wycelowałem. Bym cię uratował. Nie trafiłem. Po prostu on ma łatwiej, bo on ma... Co jest? Aha, słyszałem, to taki pionk. Komet jest w końcu. Teraz dopiero dostał. Kurde, ja mu przywaliłem tyle razy w wieżę, bo za wysoko celuję tym. Coś na daleko. Czekaj, ja tu bardziej na lewo pojadę, z tej strony. Tam widzę Hellcata.
Tam jest też uważaj, chciałby. Uważaj tylko na... Dobrze, dobrze. No wiesz, on wstał frontem do nas, więc dziwne, że... Leczek mi rozwalił zamek. Wycofaj się w to miejsce, Perez, jesteśmy tutaj, więc podjedź do nas. Lotnik. Nie mam przekłani. Gdzie cię ten Leczek męczy? No dobra. Albo to był Sherman? Firefly. I tam coś jest. To był ten sam typ, co był w komecie, więc on jeszcze się pojawi na pewno. Dobra, podjeżdżam. Prawie coś do mnie strzela. Widzę tam cele. No właśnie ja na dole widziałem przed rzeczką, że coś tam stało. Kuźwa, za nisko wycelowałem. Faja! Okej, coś za skałą jest. Uuu, pięknie! 85. Co? Bo tu tak polecam pazer granaty zwykle. No jest! Nie wiem, garnek nie kosowy pleszy. Też strzelam z tej amunicji obecnie, trzeba się przestawić. On jest lepszy aktualnie. Mówię, strzeliłem garnek teciaka i mu całą załogę po prostu wywaliło. Jak? Ale to bardziej. Skąd jak dostałeś Phantom? A. Okej. Okay. Czyli on mógł do ciebie. Za? Od boku dalej mógł go wziąć. Jeszcze. Nie, nawet skąd on mógł dostać, jak patrzę na ten punkta. On był jeszcze dalej chyba. Widzę go, tam jest. Tam no. Jest. To ja go stąd nie widzę, za dużo krzaków mam. Ja stoję w tym miejscu. Dobra, spróbuj na tą stronę przyjechać, może go wystrzelić. O, wrogie czołgi! Brytyjczyk kolejny. Budło. Chyba widzę typa. Faja! O, dobra, że nie. Dwa razy mu przywaliłem w tę samą gąsienicę, takie moje szczęście. I się wycofał. Szlak. I dostał w działa zero. O kurde, teciak. I dostał w działo znowu za zero. Dolną płytę mu przebiłem, ojoj. Iz nieprzebity w wieżę. Celuję mu bardziej w silnik. Ja się na razie cofnę. Sherman dostał w jarzmo działa. Nieprzyjacielski czołg. Nie widzę go. Poza jego strzałem. Okej, tam jest kolejny. Co jest z tymi Shermanami? Strzela mu wieżę i mu wchodzi tylko wizjery wszystkie naokoło. Teciak. Widzę teciaka. Kuźwa, odbiłem się. Trafił, no w końcu, Jezus Maria. Kuźwa, wycofał mi się. Kuźwa, za wysoko. Za wysoko. Aj, też za wysoko, mam go na 600 metrów prawie. Ja go mam na 400 i nie trafiam. Co? Gdzie to weszło? Dobra. Ale wywaliło go. Oście go, kurde, z... Ja nie wiem przede wszystkim, co się stało z moim pociskiem, bo on powinien wpaść, ale to wygląda jak... Ale coś go ustrzel, nie wiem. Dziwna sprawa. Dobra, szarżujmy na to A, bo to już w zasadzie dużo ich nie zostało. Ładnie tutaj mi się udało tym razem wytłuc. Jestem, Perez, chyba na twoje prawo. Tak. Yeah. Tylko weź obróć wieżę tam na lewo, bo nie, żebyś nie dostał buły. Przód wieży zawsze więcej wytrzyma. Ja jestem odwrócony na prawo. Na lewo. Tu mamy Hellcata po swoje lewo, jak coś. Gdzie? Tutaj jest nasz Hellcat. Nasz? Okej, okay, dobra, nasz. Nasz, on nawet zabił teciaka. To jest jedyny. Więc nie ma co się nim tak bardzo interesować. Ja tylko mówię po prostu, że... Ale Chinu tutaj jeszcze działa. Też pięciu ubił. Następca Chinu 2, no to... Co to za jakieś zgromadzenie tygrysów? I co to za strzały? No tu mam dwa pojazdy, tylko kurwa trafić chuja nie mogę. Pokaż gdzie. To nasi. To nasi? No tygrysy i Japoniec. Wow. Nie, to nie był tygrys, to był teciak i Japoniec. Jaki teciak? Jaki teciak? Wow. A to nasi, kurwa. Nie ma teciaka. Jaki teciak? Mamy mylić tygrysa z teciakiem. Ja. Ale ja. Kuźmy, naprawdę.
Kuba się wyda, kurwa. To się zapisze na kartach historii, Perez. To się wytnie. Nie, ja tego nie wytnę, zostawię na sam początek. Jezu, Maria. Ja tu kurwa, ja końca widzę, bo wiesz, żeby on jeszcze stał, kurwa, za przodem do tego. A on stał se, kurde, tyłem do respa, no to mówię. Mówisz? No mówię, no. Ale nie, zacięło się. Mówisz? No mówię, no. Okej. Okay. Samolot? Co mi tam? Japoniec tam zginął na plecach! To nie ja! To nie byłem ja! Szweda mamy! Ale i tak... O kuźwa spadam, ześlizguję się. Nie ma. Molot. Ale że też wybrał najsłabszy cel. KW-2! Niemieckie. Ale ma niemiecką flagę. Znaczy niemiecki czołg. W kolorze flagi. Ile tygrysów. Kapan M4. Ale on jest zjebany też, mam. Wiecie co on sobie dał na bok? Cobra King. No kurde, no... Wiecie no. Co? Jakby pomyślał z daleka, zobaczył ten napis, to by się zaczął zastanawiać, czy to jest mój. Ja bym do niego strzelał. Ja bym się nawet nie zastanowił. Porsche! Co? Za nie. Nami jedzie Porsche. Porszak prototyp. Ooo. Tam, Teciak, na dole jedzie. Dołem. Objeżdżam miasto. Mam go? Widziałem, pięknie. Ale wydaje mi się, że powinien być tu jeszcze jeden. Chyba nie. Wrogie czołgi. Dobra. Ustawiam odległość na 1200, na 1300 ustawię. Za nisko. Coś koło 1500-1400. Najgorzej, że... O kurde, tu na dole mamy jaki raż gazika nawet. Ja mam na daleko dwa teciaki, które chcę wysnajpić. Tu na dole... O! 800 metrów, kilometr są od nas. Prawie. Kuźwa! I zdał do przodu akurat. To jest gdzieś kilometr, 1000 metrów. Tak. Nie przebity. Za nisko wycelowałem. Tu. Za wysoko wycelowałem. Zeszło. Nie widzę, to jest najgorsze. Ej, prawie. Kuźwa, co jest? Minimalna poprawka, kilkunastu metrów, to tak ostro od razu... Nie przebiłem się przez niego. Mi się kończy amunicja powoli. Dobra, Hellcata trzeba ubić. Nie przebita dolna w teciaku, co? Jak? Dobra, Hellcata ubił ktoś inny. Kurde, gąski nie jest. Gdzie jest teczak? Tam. Kuźwa, przeszło na wylot przez niego. Kurde, przeleciało. Ile jest do niego metrów? 800. Ale on się pali w ogóle, bo ja co chwilę mam, że trafiony z teczak. Chyba, nie wiem, tak to brzmi. Dobra, leży. Czemu ja cały czas miałem? Pięknie. Walą do nas z daleka, tam z kamp górki. Tamto miejsce to jest 1600 metrów. Dostałem po gąsienicy. Mówisz, że to jest 1600? Mniej, 1500 nawet. Obie gąsienice straciłem. Trochę chyba za wysoko celuję. Wiecie jaki jest problem? Mi się kończy amunicja. Aha, teczek z miasta. Kuźwa! Niechcący się ruszyłem. Teczek z miasta mnie zabił. Jak z miasta? Gdzie jest? Przed kościołem. Chyba go zabił tygrys japoński.
Czekaj. Zabił go? Tak, zabity. Tak, tak. Problem jest taki, że ja muszę wycofać się na strefę A, bo zostało mi 5 pocisków. Chociaż tamten teciak. Jak wycofujesz? Coś mamy na plecach? Nie. Nie mam amunicji. O to mi chodzi. Zostały mi 4 pociski. Uuu, pięknie. Ja się w niego strzelić nie mogłem. Przez kierowcę, co? Przez was kierowcę się przebił. A nie, przez ten, przez krawędź jakby. Dostałem od lewej. Od lewej, gdzie stoisz, Perez? Okej, ja jestem w tym miejscu i wycofuję się, bo zostały mi 2 pociski. Dobra, widzę go. Tam coś się znajduje. Wyżej. Chciałeś, że mi działo rozwalił? Nie mam amunicji. Wycofuję się. Za wysoko wycelowałem. O kurde, tam jest... Chyba tam nie ma gaśnicy. Tam się cały czas pali. Gaśnicy nie ma. A ja już do niego zacząłem strzelać. 4 fragi. A, 4 fragi. Blisko. No jaki farciarz, nie? Koleś, uciekaj, nie stój tam. Ja strzelam. Dobra, musiałem sobie zmienić celownik, bo tamten mi kurde przestał dobrze działać. Za wysoko wycelowałem. A kuźwa, już go widziałem ładnie. Za wysoko. Do tego za nisko. Kurde, 1000... Ile? 400, dalej za nisko. 1600, Achilles. No właśnie ten. Właśnie było odmierzone do niego. Ja tu mierzę, ktoś mnie tucha. No ja byłem właśnie ten, gapię się na tym. To było wywizować ten. Tunnel Vision, który jedzie. Phantom, nie pukaj Pereza. Jak możesz? Podsumowując, moi drodzy, tygrysy na symulacji to są prawdziwe potwory. Te pojazdy mają wystarczającą mobilność, dobre opancerzenie, w szczególności na wieży, i bardzo dobre uzbrojenie. A najczęściej co spotykamy, to pojazdy średnie do klasyfikacji 5.7, ciężkie do klasyfikacji 5.3. Co jest trochę dziwne, że tutaj na przykład Isa drugiego nie ma, bo on byłby odpowiednią kontrą na tygrysy i pantery. I właśnie, można tutaj brać jedną panterę, bo jest tylko D do dyspozycji, i 2 rodzaje tygrysa, wersję E i H. I no maksymalnie możemy 2 właśnie wybrać, ale mamy do wyboru ogólnie 4 tygrysy, więc te pojazdy głównie dominują na tej symulacji i sprawia to, że inne pojazdy mają z tygrysami naprawdę ciężko. Jumbo no, może wygrać na pancerz, ale tygrys po czasie może go przebić, a Jumbo na dalszy dystans nie jest w stanie zneutralizować tygrysa, w szczególności skontowanego. A jak było widać, teciaki i inne tego typu pojazdy łatwo są niszczone. Jedyną teoretycznie można powiedzieć kontrą to są brytyjskie pojazdy, ale tylko niektóre, jak na przykładzie Kometa, a reszta nie daje rady. I właśnie jak widać, symulacja to jest raj tygrysów. No dobrze, to byłoby na tyle. Jak odcinek wam się podobał, no to zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie.